niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że absolutnie nie jesteśmy na to przygotowani. Ta wojna może zacząć się za kilka dni. Ja nie widzę przygotowanych żadnych miejsc w szpitalach, nie widzę przygotowanych żadnych obozów dla tych uchodźców. Myślę, że nieodpowiedzialne, jak się pan wypowiada, nie mając żadnej wiedzy. To... Ja pamiętam, jak byłem w studiu telewizyjnym w lutym 2020 roku, kiedy pana koledzy z partii przekonywali mnie, że jesteśmy świetnie przygotowani na epidemię, że wszystkie mamy najlepsze służby epidemiologiczne w całej Europie i że wszystko będzie świetnie. No i okazało się, że nie było. Stąd pozwolę sobie być sceptycznym względem przygotowania naszego państwa do ewentualnego konfliktu na Ukrainie. Wracając do pytania pana redaktora, jest zupełnie oczywiste, że jak wojna się zacznie, to się wszystko zmieni i cały COVID i histeria z tym związane się skończą, bo będą dużo ważniejsze i realne problemy.